to jest nagroda za to, że ułatwiamy ludziom pracę, życie. I chciałbym zademonstrować to narzędzie, które zostało wyróżnione, przede wszystkim zapewniając dużo większą jej trwałość mechaniczną jako samej gwoździarki, ponieważ ona jest podwieszona do konstrukcji, a nie przenosi obciążenie. I co najważniejsze, ten magazynek Jumbo, który zawiera około 1000 gwoździ, ma sporą masę, kilku kilogramów. I obciążanie gwoździarki tym, że magazynkiem jest przy pracy na maszynie, jest to bardzo niehigieniczne, można powiedzieć, z punktu widzenia mechanicznego. Odbezpieczenie. Gwoździarka ma przeniesione, ona jest w tej pozycji. Ja mogę w tej chwili, odblokowując dostęp do gwoździ, domocowanie gwoździ, ten sposób magazynowania jest dużo korzystniejszy niż w poprzednich klasycznych rozwiązaniach, ponieważ bazą zawsze była ta strona. I tu wymagało regulacji, ponieważ bazą jest góra gwoździa, nie wymaga żadnej regulacji, po prostu tylko wystarczy zamknąć magazynek i zabezpieczyć. I już jest gotowy do pracy. Więc co to daje? Bardzo dużą korzyść dla operatora, dużo łatwiejsze i szybsze wymiana gwoździ. Ten wymiar jest bardzo istotny, ponieważ jest znacznie mniejszy niż normalnie w magazynkach. Dlaczego? Bo magazynki klasycznie wszystkie są odchylone od osi i odległość pomiędzy gwoździarkami jest znacznie większa. Tu mamy, zmniejszyliśmy ten wymiar do 200 mm. Dokładnie 214. Więc to jest ta korzyść. I trwałość przede wszystkim. Trwałość, wygoda i można ustawić dwie gwoździarki obok siebie na maszynie. Te zalety, które powiedziałem, są same w sobie wystarczające i przewagą wobec tego, co jest na rynku. Mamy aż 4 gwoździarki zainstalowane, więc bardzo szybki montaż palet, a robot jest po to, żeby odciążyć człowieka, który musiał dużą masę zdjąć ręcznie. Dzisiaj robi to robot za niego. Złoty medal otrzymaliśmy za bardzo innowacyjne rozwiązanie gwoździarki z magazynkiem Jumbo do wszelkich instalacji. Złoty medal jest dla nas ukoronowaniem całego roku pracy. Jest wyróżnieniem dla 220 osób zatrudnionych w naszej firmie i inspiracją do tego, żeby nasze produkty były coraz lepsze. Coraz lepsze to znaczy, aby nasi klienci mogli bardziej efektywnie, w szybszy sposób produkować. Dzisiaj największym problemem w branży jest koszt pracownika, koszt ludzki. Staramy się poprzez nasze rozwiązania, roboty, maszyny, które produkujemy, nie tylko samo złącze, sprawić, aby ten proces był jak najbardziej efektywny.